Cześć, czekaj, ja sobie muszę podgłośnić, bo ja w ogóle nie wiedziałam, jak mam to dodać. Siedziałam i grzebałam, wszystko klikałam. Ale dobra, udało się. Tak, czekaj, czekaj, jeszcze muszę tutaj porozjaśniać. O, znikłam, jestem, dobra. Czekaj, Jest. porozjaśniam tylko. Dobra. Słychać mnie dobrze? Tak, fantastycznie. Dzień dobry. Cześć. Słuchaj, no zacznę może od takiej informacji bardzo raczej pogodnej i optymistycznej. No powiedz mi, jak jest z tym ślubem? No jest ten ślub, był ten ślub, czy będzie? No powiedz nam, no bo... Ja mi się wszystko pojebało. Pomyliło mi się wszystko. Generalnie, tak szczerze, nasz ślub już był przekładany tyle razy, że jak tak wstecz jestem w stanie przypomnieć sobie te najważniejsze daty, tak z ręką na sercu nie jestem w stanie wszystkich. Naprawdę, tego już było zbyt dużo się wydarzyło, tych smutnych rzeczy, ale w sumie fajnych, że nie jestem w stanie już tego tak zrelacjonować, ile tego było, natomiast jest nowa data, jest nowe Ale miejsce. Ale już był wieczór panieński, a właściwie chyba wyjazd, tak? Pierwszy. A Czyli będzie kilka. Nie no, biorąc pod uwagę, ile było terminu ślubu, no to chyba nie mogłam zrobić inaczej z panieńskim. Nie no, jasne, że tak. Generalnie termin ślubu tak na poważnie mamy już stały na przyszły rok, niezależnie od sytuacji zarówno w naszym kraju, jak nazwijmy to epidemią. Jest termin i co by nie było, ślub będzie. Czy z gośćmi, czy bez, będzie. No właśnie, na szczęście termin jest dużo, ale narzeczony wciąż ten sam. Wariat, nie boi się. No właśnie, słuchaj, on się tobie oświadczał 4 czy 5 razy? Chyba z 4 na pewno. Nie jestem poinformowana. Słuchaj, on jak się oświadczył pierwszym razem, to ja może tak zacznę od początku. Dla osób, które nie oglądają. Dokładnie. Oświadczył się pierwszym razem. To była generalnie impreza Andrzejkowa. By the way, wczoraj były 4 lata. Dwa lata, przepraszam. I widzisz, jak ja już tymi latami mieszam? 2 lata temu, dokładnie wczoraj była rocznica. Oświadczył mi się na imprezie Andrzejkowej. Wszyscy tańczymy, bawimy się, bo to były czasy, kiedy były te najfajniejsze imprezy. Mogliśmy się spotykać, przytulać i bawić razem. I do tych człowieka był taki jakiś bardziej ludzki niż teraz. I on wyskakuje z kwiatami, oświadcza się, mówi tam swoją regułkę. Tak już to nazywam, ponieważ później mówił ją kilka razy, więc się zaczęłam śmiać i zaczęłam nazywać. Aha. A ja z tego wszystkiego po prostu się rozliczałam. Zatkało mi gardło i nie powiedziałam nic, tylko no i tyle. Wzięłam pierścionek, następny, wybawiliśmy się, była świetna impreza. No i na następny dzień mówię do niego, kochani, słuchaj, cholera jasna, ty mi się oświadczyłeś, pierścionek już jest, natomiast cholera jasna, ja dalej nie powiedziałam ci tak. On tak myśli, kuźwa, zrobiłem się z bambuku, no faktycznie, ty się rozbeczałaś i koniec, zaczął mnie przytulać, ja mówię, słuchaj, mam jeszcze 4 palce wolne, więc słuchaj, wszystko należy do ciebie. No i tak się stało, że później kolejne 4 razy się oświadczył i było zajebiście, naprawdę. I no za to ostatnim chyba... dopiero usłyszał, za ostatnim razem dopiero usłyszał tak. No chyba on bardzo, bardzo cię kocha, bo też to widać w programie, też w ogóle widać, jak ty o nim opowiadasz. Powiedz mi, czy Łukasz miał jakieś obawy, jak ty powiedziałaś, słuchaj Łukasz, od jutra idziemy do królowych życia, gramy w programie. Hanna, to było w ogóle od tyłu. Generalnie ja dostawałam propozycje do różnych programów, ale mamy tak wybitnie zwariowaną pracę, że naprawdę nie mamy czasu dla siebie, a co dopiero czasu na program. Natomiast nie ukrywam, że Królowe Życia to był chyba jedyny program, który faktycznie czasem włączyłam i trochę się pośmiałam. Taki totalny reset, fajny chilling. I z moim przyjacielem Tomaszem mówiłam, że to chyba jedyny program, kurde, do którego faktycznie mogłabym pójść. To był taka między nami rozmowa w kuchni. I najfajniejsze było to, że chyba 2 czy 3 tygodnie po naszej rozmowie dostałam propozycję faktycznie udziału w Królowym Życia. Zrobiłam screena, wysłałam Tomaszowi i mówię, cholera jasna, ty wiedźmo, patrz, rozmawialiśmy o tym, a tutaj nagle taka propozycja. Ja mówię, co ty na to? I kurczę, no mówiłaś, że
Faktycznie to jest jedyny program, który jest fajny, który ewentualnie ci się podoba, sama go raz na czas oglądasz, to czemu nie? No i powiedziałam o tym Łukaszowi. Łukasz się zaczął śmiać, mówi, ty jesteś zawsze moją królową. Kochanie, ty jesteś królową niezależnie od programu, więc dlaczego nie? Ja mówię, słuchaj, no przecież my nawet chłopie nie mamy czasu dla siebie, widujemy się tylko w weekend, a tutaj jeszcze te królowe, no przecież to na pewno długo trwa, bo wtedy jeszcze nie miałam świadomości, jak to jest kręcone i jak to wygląda i tak dalej. Mówi, kochanie, no daj spokój. I facet mnie przez 2 miesiące namawiał. A ja cały czas, nie, 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 ja wolę z tobą sobie gdzieś wyjechać niż program. Wiesz, jak to program, to się wiąże z hejtem, ci ludzie będą gadać i tak dalej, i tak dalej. W końcu tak mi zakręcił w głowie, że się zdecydowałam i nie żałuję. Naprawdę, nie żałuję. Była to tak niesamowita przygoda. Ja to wspominam z takim mega uśmiechem na sercu, bo poznałam niesamowitych ludzi przez ten program. Świetnych kamerzystów, dźwiękowców, producenta. Naprawdę petarda przygoda. Wiążąca się oczywiście z różnymi fajnymi i niefajnymi rzeczami. Po. Są zwolennicy. No, zawsze jest tak, że tworzą się dwa obozy osób, które uwielbiają Was jako królowe, a drugi obóz, który mówi, co to jest za program. No ale powiedz mi, tak naprawdę mieliście też wspólną taką sesję i to też było takie bardzo ciekawe w tym sezonie, że mieliście wspólną sesję zdjęciową, tak, że raczej w sezonach poprzednich tak nie było to pokazywane. Powiedz mi, z którą królową było Ci najbliżej i z którą jest Ci teraz blisko? Znaczy, ja w ogóle weszłam do 9. sezonu wtedy, kiedy tak naprawdę wszystkie dziewczyny się już znały. Więc ja tam doszłam wtedy z nowymi uczestniczkami, ale one już się znały, one już tam były tak jakoś razem, a ja oczywiście weszłam, jak to ja, dzień dobry, to ja, to Julia, i w ogóle jestem z wami od dziś, czy mnie chcecie, czy nie, musicie to zaakceptować. Naprawdę bardzo fajne przyjęcie. Każda z dziewczyn jest totalnie inna. I tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, czy kogoś polubiłam bardziej, czy kogoś polubiłam mniej, ponieważ to było za mało czasu. My tam byliśmy co prawda chyba z 7 czy 8 godzin, ale to były takie bardzo intensywne godziny. Bardzo dużo zdjęć, filmów, każda miała jakiś tam swój epizod, jakąś swoją przygodę, ja elektryczną, jak zawsze. Natomiast bardzo fajne wszystkie dziewczyny. Fakt faktem, z Dagmarą chyba spędziłam najwięcej czasu. Jakoś tak bardzo się polubiłyśmy. Natomiast nie ukrywam, że z każdą naprawdę bardzo fajnie spędzałam czas. Patrycję z Justyną znałam troszkę wcześniej, widziałyśmy się wcześniej ze 3 razy na jakichś imprezach, w związku z czym, że Bogu dzięki, że tam były, bo było mi prościej wejść i kogokolwiek znać, a nie, że weszłam do pomieszczenia, gdzie kompletnie byłam nowa. Natomiast tak jak mówię, wszystkie dziewczyny są fajne. I każda, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że każda z tych dziewczyn jest totalnie inna. Naprawdę, totalnie. To nie jestem w stanie nawet ich porównać, kogo lubię bardziej czy mniej, bo no, to są totalnie inne światy. No i właśnie, powiedz mi, jak ty oceniasz właśnie, bo byłaś tam tak w tym środowisku, czy ty, jak myślisz, dlaczego te królowe życia są takim sukcesem u nas w Polsce? To jest kwestia, no raczej tak. Jeżeli są, to jest mi bardzo miło, że jakąś małą cząstkę dodałam od siebie. Raczej, natomiast tak, znaczy powiedz mi, czy właśnie myślisz, że to jest kwestia takich silnych charakterów, tych silnych kobiet, które są tam pokazywane? Bo myślę, że każda z Was na swój sposób jest bardzo silna. I to są charaktery bardzo skrajne i bardzo dynamiczne, że tak powiem. No, tak jak wspomniałam na początku, jesteśmy totalnie inne. Tak naprawdę to każda z Kaśka to jest taki krejzol. Ona jak wpadła z tymi swoimi szpilkami, to 5 razy by się wjebała, zanim by się pozbierała dziewczyna ogień. Naprawdę, ona jest totalnym świrem. Tak Mara, dystyngowalna, fajna kobieta, która ma doświadczenie życiowe, fajnie się z nią rozmawia. Iza, taka mega chillowa, te psy ją zagłuszyły, więc tak naprawdę te psy były głośniejsze od niej, ale bardzo, bardzo naprawdę pozytywna osoba. Patrycja z Justyną, one były raczej ciche, ale to właśnie dlatego, że były nowymi osobami, one nie weszły tak jak ja, jak zawsze z mordą, tylko one tam raczej były te grzeczne. Kogoś nie wymieniłam? Iza, Dagmara, ja i dziewczyny. Później doszły nowe, kolejne osoby, doszła Ania i Leon z
Damianem, o ile się nie mylę, ale ich jeszcze nie poznałam. Damiana nie poznałam, natomiast Ani poznałam ostatnio w Sopocie na drinka, wpadła do mnie do hotelu. No I tak właśnie. jak mówię, no, wszystkie z nich są inne. I co byś powiedziała, a Ani? Anka? Bardzo pozytywna osoba. Nie bardzo mogę powiedzieć o niej więcej, no bo nie rozmawiałyśmy zbyt długo. To był, wpadła do nas do hotelu, porozmawiałyśmy chwilę, dostałam szampon i odżywkę, bardzo fajnie pachną mi włosy, nawet dzisiaj nie miło. Mega pozytywna dziewczyna, taka totalnie swojska jak ja, chociaż wiem, że jestem uważana za inną, ale bardzo pozytywna, naprawdę. No ja myślę, że twoja droga do królowych życia była bardzo, bardzo kręta i nie była taka oczywista. I jeżeli właśnie myślimy o tym, że zawsze byłaś taką królową, to wcale chyba nie. Jak wiesz to co? Jest, nie tego z tobą. Wiesz co, ja uważam, że każda z nas, niezależnie od statusu, niezależnie od tego, w jakim jest miejscu w swoim życiu, jest tą królową. Tylko są różne historie w życiu, które nie do końca pozwalają nam pokazać, jakimi jesteśmy osobami naprawdę. Jest wiele problemów, które nie pomagają nam w tym, żeby też się tak naprawdę pokazać, jakimi jesteśmy ludźmi. Wiele rzeczy nas tłamsi i tak naprawdę nikt nie zna tak naprawdę naszej historii, ale tej w środku, tej prawdziwej. Każdy ocenia po okładce, ocenia po tym, co zostało gdzieś udostępnione. I na tej podstawie jakieś snuje sobie swoje wnioski. Natomiast uważam, że każda z nas powinna mieć świadomość tego, że stać ją na realizację swoich marzeń i za wszelką cenę, oczywiście nie krzywdząc nikogo po drodze, powinna spełniać swoje marzenia. I ja uważam, mając 39 lat, że ja zawsze byłam królową swojego życia. Tylko w pewnym etapie nie byłam świadoma może tego i nie miałam możliwości, żeby wypłynąć, że tak powiem, na szerokie wody. Nie byłam świadoma też tego, jaka jestem naprawdę. No i też każdy ma też w tym wszystkim chyba prawo do jakichś swoich błędów, żeby później je naprawiać i iść dumnie przed siebie. Oczywiście, że tak. Generalnie każda porażka, każdy błąd w życiu, jeżeli dobrze pomyślimy, to nas czegoś nauczy. Jeżeli przejdziemy nad tym, a nic się nie stało, to i się nawet przez chwilę nad tym nie zastanowimy, co się właśnie wydarzyło w naszym życiu, to tak naprawdę nie będziemy się uczyć na swoich błędach, tak? Jak każdy błąd w swoim życiu, każdą porażkę przerabiam w sukces, żeby tych błędów nie popełniać, ewentualnie w ostateczności się na nich uczyć. I tak powinnyśmy chyba robić jako kobiety, ale właśnie w królowych jest tak, że z jednej strony widzimy takie cukierkowe życie, a z drugiej strony właśnie później na łamach mediów i całych tych historii waszych wyciągane są jakieś rzeczy związane z przestępstwami, ale nie tylko. I też sława, która idzie za tym, związana z programem. Zmierzam do tego, że ostatnio Dagmara w taki dość nieprzyjemny sposób opisała chłopaków, Gabriela i Rafała, ponieważ Gabriel i Rafał zarzucił podobno Dagmarze, że Dagmara ma tą sławę i pozycję w showbiznesie dzięki zażyłej relacji z reżyserem i producentem Królowych Życia. Powiedz mi, czy ty też tak postrzegasz to i czy rzeczywiście sprawa skończy się w sądzie, bo podobno Gabriel i Rafał będą pozywać Dagmarę do sądu. Teraz zastanawiam się, co mam odpowiedzieć, ale nie dlatego, że nie chcę, tylko zastanawiam się, czy gra jest warta świeczki, ponieważ bardzo bym ci chciała odpowiedzieć, bo jesteś przesympatyczną osobą. Znam Dagmarę, nie znam chłopaków. I chyba powinnam na to odpowiedzieć. Natomiast mam świadomość tego, z czym to się wiąże, biorąc pod uwagę, że każde moje słowo jest i tak wrzucane w neta i później komentowane w takim strasznym, szerokim echem, że zwyczajnie mi się to może nie opłacać. Natomiast może zacznę od tyłu. Doszły mnie różne screeny różnych komentarzy, nie powiem rzekomych, bo są wiarygodne, mam je do dziś, gdzie Gabriel i jego partner
że tak powiem, w bardzo brzydki sposób określają moją osobę, kompletnie nie mając pojęcia o tym, jakim jestem człowiekiem i tak dalej. Więc wydaje mi się, że po pierwsze nie mają do tego podstaw, no ale mają, że tak powiem, chęć przypomnienia o sobie większej części ludzi. Nie wiem, może w tym tkwi problem. Nie interesuje mnie tak naprawdę, jakie są relacje między Dagmarą a chłopakami, bo staram się, nie ukrywam, zajmować swoimi problemami, których mam naprawdę od groma, niż wpierniczać się komuś w życie i czytać jakieś portale, które sugerują różne tam afery i aferki. Ale myślisz jedynie... właśnie, że to, że piszą o tobie też, tak jak wspomniałaś, Gabriel i Rafał, to jest właśnie taka próba powrotu do programu i może nie pogodzenia się z tym, że już nie są w programie. Powiedzieli, że to była ich świadoma decyzja, a tak naprawdę widzimy co chwila próba powrotu. Nie nazwałabym tego próbą powrotu, bo gdyby to miała być próba powrotu, to myślę, że spotkaliby się przede wszystkim z producentem, czyli jeżeli generalnie znowu mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jeżeli ja mam do kogoś problem, ewentualnie mam jakąś sprawę do kogoś, ja nigdy nie idę naokoło przez media społecznościowe i nie chcę tutaj wymieniać wszystkich innych nazw, żeby do kogoś dotrzeć. W mojej opinii powinno wyglądać to tak, że ja zwracam się do producenta i mówię, słuchaj, nie wiem, w tym wypadku Piotr, bo jest producentem Królowy Życia, nie wiem, chcielibyśmy wrócić, co ty na to, może, nie wiem, zmieńmy warunki, cokolwiek, tak? Nie bardzo rozumiem, po co iść naokoło. Znaczy, rozumiem po co, po to, żeby większa część ludzi o nas usłyszała, tak? I myślę, że to już jest finał tego, co chciałam powiedzieć na ten temat. No to a propos takich rzeczy... Jeszcze raz mówiąc, tylko absolutnie, kompletnie nic do nich nie mam, ponieważ ich nie znam. Nie mogę nic o nich powiedzieć, poza tym, że oglądałam kilka odcinków z ich udziałem i z ich kurą. Natomiast wiem, że oni mają coś do mnie. Co to jest? Nie wiem, no ale to musiałabym zapytać dużej części Polski. No myślę, że też ta taka zazdrość może, która właśnie pojawiła się w naszym społeczeństwie przez występ w Królowych, spowodowało, że zostałaś okradziona. Powiedz mi, na jakim to jest etapie? To jest bardzo w dalszym ciągu drażliwa i wrażliwa sprawa w moim życiu. Zostałam emocjonalnie zgwałcona. Nie boję się absolutnie o tym mówić. Nie mogę się doczekać, kiedy... Ja zdaję sobie sprawę, minęło już, o ile się nie mylę, około, nie wiem, 5 tygodni. Zdaję sobie sprawę, że te wszystkie rzeczy mogą do mnie już nie wrócić, bo nie wierzę w cuda po takim czasie. Natomiast moim największym marzeniem jest dowiedzieć się, kto to zrobił. Ponieważ jedyne, co wiem, to, że był to ktoś z mojego grona znajomych. To nie był nikt bliski, nikt obcy. To nie był nikt z Królowych Życia, kto oglądał program i kto, nie wiem, zobaczył nasz dom, zobaczył, jak mieszkamy i nas okradł. Nie, ślady niestety wskazują na to, że to był ktoś z naszego grona znajomych. Na ten moment nie wiem, kto to był. Nie mam w ogóle, nawet nie chcę o tym myśleć, kto to był. Marzę tylko o tym, żeby policja mi powiedziała, kto, i wtedy się zastanowię, co dalej. Ale to jest moje jedyne marzenie, jakie mam w życiu, bo wszystkie mam jakieś takie cele, natomiast to jest moim marzeniem. No jest, mam nadzieję, że te rzeczy były dla ciebie bardzo ważne, rozumiem, które zostały skradzione. Pomijając fakt tych, że tak powiem, drogich rzeczy, które udostępniłam i bardzo charakterystycznych, no wiadomo, zrobiłam to z premedytacją, bo są w jakimś tam bardzo mocnym stopniu rozpoznawalne, to nie ukrywam, że była to biżuteria, którą przez te 39 lat zbierałam. Ukradli nawet moją sztuczną biżuterię. Jakieś kolczyki za 5 zł, które miałam do sukienki, które akurat pasowały. Ukradli mi łańcuszki z komunii i najcenniejszą, bo totalnie bezcenną, taką Matkę Boską Częstochowską wielkości małego paznokcia, która nawet nie była złota, miała tylko złotą obramówkę, którą mój tata wysłał mi ze Stanów, jak się urodziłam. Także tam były tak bezcenne rzeczy, że skończmy temat, bo zacznę ryczeć, a chyba nie o to chodzi. To zmieńmy na bardziej wesoły temat. Słuchaj, bardzo wszystkich fascynuje twoja pasja o motoryzacji.
I O mnie również. Boże, no to jest tutaj pozamiatałaś. No to zaczynamy od nowa. Słucham. Dobra, pytania, ale pytania są konkretne. Ile masz samochodów? Który samochód najbardziej lubisz? I czy masz w planach kupno jeszcze większej ilości? Pytanie od pana. Od pana. Od pana. Pana, słuchaj. No, samochodów jest kilka, natomiast takie dwie totalne petardy, którymi są moimi na ten moment olbrzymimi miłościami, to jest oczywiście Lucyper, czyli M8 od Mannharta. Bardzo mocnej konfiguracji, ponad 800 koni, ponad 1000 Nm. Stały napęd na cztery koła, natomiast odłączany przód, i wtedy mam to, co kocham najbardziej, czyli to, co było w królowych życiach w Mercedesie, czyli tył napęd palenia gumy, wielkiej zawieruchy i po prostu adrenaliny takiej totalnej, to po prostu kocham nad życie. Natomiast drugi wariat, którego po chyba o jeśli nie mylę, pięciu na pewno latach odbieram w najbliższym czasie, to jest z kolei M3, która była budowana przeze mnie totalnie od podstaw. Totalnie. Ma klatkę, ma silnik z cupry od 2JZ z podtlenkiem. W standardzie ma ponad 800 koni, natomiast podtlenek, no to wiadomo, że podejrzewam, że około 150 plus wydmucha. Oczywiście również napęd stały na tył i tam już jest totalny hardcore. Jest cała oklejona moim nazwiskiem, bardzo sportowa i mam nadzieję, że, no, że niedługo już ją pokażę. No niestety przyszła zima, znaczy w Krakowie nie głowa, ale w Krakowie już jest jesień, za chwilę będzie zima, jest już ślisko, więc tym autem raczej na pewno nie wyjadę. Chociaż nie ukrywam, że jak będzie słońce, to na pewno się nią pochwalę, bo ja mogę w niej spać, poważnie. To jest coś pięknego. No ale tak naprawdę też ta twoja pasja do motoryzacji to jest też taka trochę pasja do militarium, bo ty też masz czołg, tak? Czy coś takiego a la czołg? Nie, to nie jest czołg, to jest SISU. SISU to jest taki sprzęt, to jest właśnie ten, dobra, nazwijmy to czołg, bo tak będzie prościej, ten czołg z przyczepą, którym jeździłam w Królowych Życiach, chyba o ile się nie mylę, w dwóch odcinkach. I to jest, tam nie było słychać, bo ja tutaj miałam mikrofon, więc naprawdę nie było słychać, jak tam jest głośno, ale w środku tam jest taki straszny huk, że dlatego ja tam tak tą mordę darłam, bo ja myślałam, że mnie Łukasz nie słyszy. I zapomniałam, że mam mikrofon. I ja darłam tę mordę, bo ja myślałam, że on nie słyszy, a ja tutaj wszystkim aż mi tam brzęczało, że tak się dziwi stoi przy nagrywaniu odcinka. Natomiast to jest sprzęt do pracy. My go używamy do różnych, że tak powiem, w firmie rzeczy, wiadomo, czym się zajmujemy, więc on tam pomaga w tej dziedzinie. Wtedy akurat 2 dni był pod domem, więc go wykorzystałam totalnie bez namysłu i to była totalnie mega niespodzianka, natomiast gdybym miała taki czołg na stałe, to ja jestem tak walnięta, że ja bym im do sklepu jeździła po półki, bo to jest petarda. To jest taka przyjemność prowadzić tak coś innego, no ale to trzeba być pokręconym, to normalna osoba tego nie zrozumie. Ale ty to masz, Sylwia, jakoś po tacie? Jak to jest z tą motoryzacją? Powiem szczerze, że w ostatnim czasie, jak zadzwoniłam do mojej mamusi, mówię, mama, powiedz mi, po kim ja to mam? Bo mam tyle pytań, jak robię nieraz pytania na Instagramie, to tak naprawdę ja bym też chciała wiedzieć, prawda? Mój tata nie żyje, więc nie bardzo mam jak możliwość go zapytać, chociaż czasem mam wrażenie, że mogłam sobie z nim pogadać. Ale zapytałam mamę i mama mówi, słuchaj, kochana, ja nie wiem, po kim ty to masz. A ja wtedy tak na żarty zapytałam, mówię, ty, a kto był wtedy listonoszem? No i taka głupia gadka. Tak naprawdę u mnie w domu nikt, w rodzinie przede wszystkim, nikt nie jest tak totalnie zmotoryzowany jak ja. Każdy lubi samochody, lubi jakąś tam motoryzację, natomiast nikt nie ma takiego pierdolca. Mój Łukasz jest równie pokręcony jak ja pod tym względem, z tym, że ja zdecydowanie wolę szybkie, sportowe samochody upalać je na torze, gdziekolwiek, po prostu jak tylko w niego wsiadam, to jest koniec świata, on się tak strasznie boi, jak ja jeżdżę, poważnie. On po prostu 50 razy do mnie dzwoni, jak ja wsiadam do auta, a on z kolei uwielbia samochody offroadowe, czyli im większe, im bardziej offroadowe, im bardziej może z nimi wjechać, gdzieś się zatopić, utopić, to z kolei jest jego miłość. Natomiast gdzieś to się wszystko łączy i to jest o tyle fajne,
że on przede mną ukrywa różne rzeczy, które kupuje do auta, a ja przed nim, a później razem gdzieś tam sobie tak niby po cichu o tym opowiadamy, no i wychodzi zajebista relacja. No chyba stąd taka nasza też relacja przyjacielska, nie? No ja myślę, że ten taki twój właśnie świat motoryzacji jest bardzo oryginalny. Tak samo zresztą jak twoje tatuaże. Dla ciebie każdy tatuaż to jest coś znaczy, tak? Z tego co wiem. A który jest najważniejszy? No jest tak. Znaczy mam dwa najważniejsze. Każdy gdzieś tam, no wiadomo, w moim wieku to każdy już trochę lat ma. Bo zaczęłam dosyć wcześnie. Natomiast mam dwa tatuaże, które są takimi dla mnie topami. Pierwszy z tyłu napis na karku po francusku: dziękuję ci, mamo, że podarowałaś mi życie. I to jest, no, nie wiem, takie jakieś takie. Jestem mega prorodzinna, więc dla mnie mama to jest jakimś tam, wiadomo. I na łopatce mam elfa. Mam trzy elfy, natomiast ten pierwszy, największy elf to jest moja świętej pamięci siostra, która zmarła zaraz po porodzie i również miała na imię Sylwia. To jest bardzo długa historia, dlaczego ja mam tak na imię i jak tata wywalczył, że naprawdę mam tak na imię, ale gdzieś z tyłu głowy wiem, że ona nade mną czuwa i dlatego ten tatuaż jest dla mnie taki ważny. No i myślę też, że ty w ogóle jesteś takim typem, tak jak właśnie mówisz, prorodzinnym. Też w swoim życiu miałaś taki moment choroby i też się do niej przyznałaś w Królowych Życia. Myślisz, że to też pomoże właśnie kobietom, które są w takiej sytuacji teraz, gdzieś zawalczyć o siebie, bo ty tak naprawdę walczysz od dłuższego czasu o siebie, dlatego że też, że tutaj się pojawiało w komentarzach i też chciałam zadać właśnie to pytanie odnośnie tego, że niektórzy zaczęli cię kojarzyć z kuchennych rewolucji i z tego, jak ty przeszłaś tą drogę, w której teraz jesteś. Powiedz mi tak naprawdę, tak wiadomo, że się nie da, bo nie mamy tyle czasu też, ale jak to, co było najważniejsze dla ciebie w tym? Jak to, czy był jakiś taki dzień albo moment w twoim życiu, kiedy postanowiłaś, że teraz od dziś żyję inaczej? Bo gdzieś mamy takie dwa obrazy Sylwii, tak naprawdę. Więc tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, ja w ogóle jestem bardzo lojalną i szczerą osobą. I to jest chyba mój największy problem w tym świecie. Ponieważ co w sercu, to na języku i nie zawsze na tym dobrze wychodzę. Przyznałam się do mojego zabiegu. Noszę do dziś pamiątkę po nim. Tak jak wspomniałam w opisie na jednym ze zdjęć, jestem niestety, no trudno, w grupie wysokiego ryzyka w kwestii badań przeciw, no wiadomo, rakowych i tak dalej. I jeżeli to, co powiedziałam, tak naprawdę nie musiałam tego robić, ale jeżeli już to powiedziałam i jakakolwiek osoba, kobieta się przebada, nieważne, czy to w kwestii piersi, czy cytologii, to ja będę mega szczęśliwa. Mało tego. Ja po tym artykule, który wyszedł w jednym z portali, z ręką na sercu dostałam setki wiadomości. I to nie były wiadomości, ja idę się przebadać. To były całe historie, gdzie kobiety opisywały mi, jak wyglądał ich lęk, jak wyglądały ich oczekiwanie na wyniki, co czuły, kiedy było dobrze, kiedy było źle. Druga część kobiet, która do mnie pisała, i mężczyzn, to były osoby, które mają w rodzinie osoby chore na raka. I to już nie był rak ani piersi, ani macicy, ani jajników, tylko to były ich chore dzieci na raka, nie wiem, czustki, wątroby, czegokolwiek, opisywały mi całą chorobę. Mało tego, ja mam z nimi do dziś kontakt. I to jest tak niesamowite. Ja tyle się uryczałam po tym odcinku, że ja sobie nie zdawałam sprawy, mówię szczerze, mówiąc to, ja sobie nie zdawałam sprawy, jaka lawina wydarzeń się po tym stanie. Serio. To było niesamowite. Jakie było drugie pytanie? A, że dwie mnie. Kurwa, ja tyle gadam, że później... Ale pamiętasz dobrze, słuchaj. Tak. Druga część, że pamiętacie mnie z Kuchennych Rewolucji i pamiętacie mnie... Tak, bo ta knajpa miała tak ujęzy, to tak bardzo wiesz, a teraz jesteśmy u królowej Sylwii.
Nie. Bo każda królowa powinna być swoją jędzą, taką gdzieś tam wewnętrznie, i każda jędza powinna być królową. Tak jak wspomniałam na początku, jak o tym rozmawiałyśmy. Każda z nas musi być tą taką babą z jajem, bo jeżeli w tych czasach, w tym, co się teraz dzieje, nie zaczniemy z pazurami walczyć o siebie, nie zaczniemy walczyć o swoje ja, no to zostaniemy zjedzeni, wypluci i nie powiedziałabym jeszcze, użyłabym innych rzeczy, których nie chcę. I tak za dużo królewiem. Ja wtedy nie byłam inna. Tak jak wspomniałam na początku, ja wtedy byłam na innym etapie swojego życia, miałam inne problemy. Zgłosiłam się do Kochanych Rewolucji, bo domyślam się, że chciałabym, żebym się do tego odniosła. Zgłosiłam się, ponieważ szukałam pomocy. Otworzyliśmy restaurację, próbowaliśmy ciągnąć swój biznes, nie znając się absolutnie na tym, to było jakieś tam swoje marzenie. Zgłosiliśmy się do Gesslerowej, ponieważ szukaliśmy pomocy, której po tylu latach, czyli po nie wiem, chyba z 10 lat minęło, mogę powiedzieć, że nie uzyskaliśmy. Nie mogę powiedzieć, że nie wykorzystałam swojej szansy, bo na tamten czas ja zrobiłam, co mogłam. I to, że wtedy nie wyszło, to, że wtedy poniosłam jakąś porażkę, to ja tamtą porażkę w tym momencie przerobiłam sobie w sukces. A dlaczego? Dlatego, że nauczyłam się wyciągać wnioski z tamtych błędów, które popełniłam. Pozbierałam się, bo nie ukrywam, że tam to też było pierdolnięcie, bo to nie było tak, że dziewczyna, która gdzieś tam medialnie też nagle zaistniała, bo liczyła na to, że się czegoś nauczy, nie wyszło, dostałam bęcki i to też nie było fajne. Natomiast z perspektywy czasu uważam, że odrobiłam lekcję i chyba dobrze, że wtedy tak się stało. Bo gdyby tak się nie stało, to być może teraz dalej siedziałabym nad fryturą, smażyłabym frytki i robiła schabowego z kapustą. A ja to lubię robić, ale dla swojej rodziny, a nie dla gości w restauracji. Także w mojej ocenie, z perspektywy czasu, osiągnęłam sukces, tamtą walkę przegrywając. Czyli jednak ten gen kucharski, czy taki predyspozycję zamieniła się na rozbrajanie bomb. Po prostu. No, ważne, żebym nie trafiła na jakąś minę życiową albo jakiś niewybuch, ale generalnie tak. To jest w ogóle inna branża, ale bardzo ciekawa i bardzo twarda. Tam naprawdę trzeba iść konkretnie, a nie zastanawiać się, co zrobić. Czy pojawisz się w kolejnych sezonach? Ja w ogóle dzisiaj tak późno tutaj dotarłam, ani nie zdążyłam make-upu poprawić, ani włosów zrobić, wyglądam jak wieśniak. Znaczy to, że Nie. jestem, to jest jedno, ale chociaż mogłam się trochę podrobić, sorki, w ogóle żadnych filtrów, nie mam nic, oczy podpuchnięte. Słuchaj, wyglądasz jak królowa, naprawdę. Tylko koronę mi Kroczyląca. ktoś zarąbał. Mam takie pytanie od pana. Jakiej muzyki słucha Sylwia? Znowu was zaskoczę. Takim moim topowym gatunkiem to są artyści typu Halina Frąckowiak, Michał Bajor, Grzegorz Turnał i nie wiem, na przykład Krzysztof Krawczyk czy Ryszard Rynkowski. Ja wiem, że ja do tego wizerunku nie pasuję, natomiast nie wierzcie we wszystko, co jest rzucane gdzieś w portalach i pokazywane na 14-sekundowych Insta Stories u mnie. Ponieważ to, co człowiek ma w sercu i w głowie, niekoniecznie jest wizytówką tego, co jest na Instagramie. To prawda. Mówiłaś o programach telewizji, że chciałaś ich do różnych, ale w końcu stwierdziłaś, że królowe życia. Nie, chciałam, miałam propozycję. Miałaś propozycję, no właśnie, to powiedz mi w takim razie, czy jakoś teraz propozycja, która cię skusi? Przerywasz, prawda? Czy teraz po królowych pojawi się jakaś propozycja, która ci skusi, albo już jest i może na wiosnę cię zobaczymy w nowym programie? Nie wiem, jak z tego wybrnąć. To chociaż jaki program miałby to być? Jeżeli to będzie jakiś nowy program, jeżeli to będzie jakiś w ogóle coś nowego, to na pewno na moim Instagramie o tym powiem. Natomiast na razie są królowe, były, no i będą, więc
Czyli pojawisz się w kolejnym sezonie. Potwierdzasz? Czy... No to... W najbliższym czasie. To wiemy. Zobaczymy, ale myślę, że w najbliższym, to jest kwestia kilku dni, kiedy będzie taka oficjalna informacja. Natomiast jeżeli będzie coś totalnie nowego, to na pewno o tym powiem. Ale nie zaprzeczasz wprost. No nie. A w takim razie jaki był to, a to chociaż z jakiego działu? Mógłby to być, ewentualnie. No to co kocham najbardziej. I to jest na razie tyle. Czyli motoryzacja. Oczywiście, że będę w dziesiątych, kurde, sezonie Królowi Życia, a te wszystkie, kurde, hejterzy mogą mi teraz, no, mogą się ucieszyć albo nie ucieszyć, no wiadomo, że się nie ucieszą, albo się ucieszą, bo będą mogli dalej mnie hejtować. No, no właśnie, tak. a jak ty w ogóle reagujesz na te takie negatywne komentarze na twój temat? Znowu będę szczera. Nie ukrywam, że pierwszy szczał, ten taki pierwszy moment, czyli pierwszy tydzień, dwa tygodnie, to miałam taką depresję, że po prostu wyłam, czytając te komentarze. Nie spodziewałam się, że ludzie potrafią być tak wredni, tak straszni, próbując tak naprawdę skrzywdzić kogoś, tylko dlatego, że nie wiem, nie spodobało im się jakieś zdanie, które wypowiedziałam, albo nie zrozumieli jego kontekstu, albo po prostu im się nie podobam, bo nie wiem, bo mam tatuaże czy sztuczne zyski. I nie ukrywam, że pierwszy moment był naprawdę dla mnie mega ciężki. Totalnie. Byłam w bardzo złym stanie, bardzo żałowałam tego, że się zgodziłam być królową życia i bardzo żałowałam tego, że byłam w nich prawdziwa. Że nikogo nie udawałam, że nie próbowałam pokazać kogoś, kim nie jestem i nie grałam, żeby wykorzystać swoje, jak to się mówi, 5 minut. Natomiast później porozmawiałam z kimś, kto ma naprawdę mocne doświadczenie w tej branży, przeżył niejeden hejt i przestałam czytać to wszystko. Totalnie przestałam, odcięłam się od wszystkich portali, przestałam czytać komentarze i tak naprawdę, może to dziwnie zabrzmi, ale tak mną pierdolnęło, sobie myślę, kurczę, to ja po tym wszystkim, co przeszłam w życiu, po tych wszystkich wzlotach i upadkach, po tych wszystkich beczeniach, które tak naprawdę sama się dźwigałam z podłogi, szczelałam się po pysku, żeby dać radę pójść dalej, dam się zmanipulować i tak zwanie strącić do lochu przez ludzi, których jedyną atrakcją jest siedzenie z piwem na kanapie i oglądanie Królowych Życia tylko dlatego, że jestem w telewizji, oni są tu, tylko dlatego oni mają prawo mnie hejtować. I tak naprawdę sama sobie zrobiłam ostry wpierdol. Stałam dwa razy mocniejsza i uważam, że sobie z tym poradziłam. Uważam, że to jest straszny has, bo jest to strasznie smutne i przykre, co człowiek człowiekowi potrafi zrobić. Ale ostatnio na pewnym spotkaniu jedna znana osoba i osoba, którą bardzo szanuję, powiedziała mi, kochana, jeżeli spotkał cię tak straszny hejt, to znaczy, że musiałaś sobie na niego zasłużyć, bo jesteś jakaś. Tylko osoby jakieś mają szansę być tak zhejtowane. Gdybyś była nijaka, gdybyś była byle jaka, to nikt by na ciebie nie zwrócił uwagi, nikt by cię tak nie zhejtował. I przez to, że tą osobę bardzo lubię i szanuję, naprawdę wzięłam sobie jej słowa do serca i tak naprawdę teraz o hejterach mogę jedynie powiedzieć z uśmiechem na twarzy, w sercu dalej myśląc, że jest to przykre, ale kompletnie się tym nie przejmuję. Mam świadomość tego, że zwykle hejta tak, że to jest nieudacznik życiowy. To jest człowiek, który nie potrafi cieszyć się z czyjegoś sukcesu. Nie potrafi się cieszyć z tego, co dana osoba, czy mądra, czy głupia, potrafi przekazać lub chce przekazać drugiej osobie, tylko on chce dopierniczyć tylko dlatego, żeby komuś dopierniczyć. Dla zasady, bo ty masz lepiej, bo ty jesteś tam, a ja jestem tu. Pytanie, co ta osoba, wracając do kochanych rewolucji,
mogłaby powiedzieć o sobie 10 lat temu? W jakim miejscu ta osoba była 10 lat temu i w jakim miejscu jest teraz i co może o sobie powiedzieć? Bo ja 10 lat temu byłam w dupie, a teraz jestem królową życia. I uważam to za sukces. A im pozostało to hejtować lub mnie wspierać. Ale niestety w naszym społeczeństwie to jest tak rzadkie, że nawet na to nie liczę. A kto to był? Czy nie możesz nam zdradzić? Kto był taką osobą, która cię podbudowała właśnie medialnie, wytłumaczyła ci, że jesteś jakaś i dlatego jest taki hejt? Jasia Przytakiewicz. To było jedyne zdanie, które powiedziała, które mam w uszach i które zapamiętam na zawsze. A znacie się z Asią jakoś? Tak? Wcześniej? Nie, nie, nie. Znaczy ja ją znam, wiadomo, każdy ją zna. No, lubię tą markę, ja bardzo lubię tą markę, więc ją znam. Natomiast byłam na otwarciu Lamali, poznałyśmy się tam, zamieniłyśmy ze sobą parę zdań i to było jedno z tych, które zapamiętałam i naprawdę na długo zapamiętam je i zapiszę w sercu. Bo jest bardzo motywujące od osoby, która było, nie było, naprawdę dużo przeszła i była swojego czasu mocno hejtowana z to różnych prawda. względów. A teraz też walczy o kobiety, o to, żeby potrafiły mówić o swoich. To jasne, też jest bardzo oczywiście. Piękne. A powiedz mi, bo tu się też pojawiło pytanie. Jeszcze chciałam powiedzieć, że zauważ, że tylko kobieta, która osiągnęła jakiś swój sukces, absolutnie nie mówię o sukcesie medialnym, firmowym czy jakimkolwiek innym, ale tylko człowiek sukcesu, nawet emocjonalnego, jest w stanie wesprzeć człowieka, który go potrzebuje. Tak szczerze, po prostu. Nawet go nie znając, tak jak my wtedy. Tak jest kanapy słabo. No, co chciałeś zapytać? Pojawiło się tutaj pytanie w komentarzu. Czy ty oglądałaś rolę Dagmary w właśnie filmie Patryka Wegi? Ostatnim pętla i moje drugie pytanie, czy ty byś może chciała zagrać u Patryka, słuchaj. Ale tylko robię. Bo to jest teraz taki nowy trend, który się pojawia, że królowe życia, słuchaj, wędrują tam, więc czy ty byś chciała? Ja nie wiem, czy bym chciała, może sama jakieś filmy wykręcę. Moje życie, słuchaj, jest taką epopeją, że ja to bym mogła dramato, komedio, horror zrobić jeden wielki, zajebisty i myślę, że albo książkę napisałam, to też jest w modzie i jestem przekonana, że byłby to bestseller. Natomiast czy bym chciała? Nie wiem, wszystko zależy od propozycji i od tego, jaka by to miała być rola. No. Dagmara, tak, byłam na pętli w kinie, jak na każdym filmie Patryka. No to była rola, no. Zgodziła się, spoko, była to na pewno dla niej zajebista przygoda, no bo tak naprawdę ktoś może się wyśmiać, a że była w aucie, ją tam wyszczerali po pysku, zakopali i że to była rola. Co to za rola? Haha, hihi, haha, hihi. Ale ile osób chciałoby być na jej miejscu i się cieszyć, poznać Patryka, być w tym filmie i przeżyć swoją przygodę, być może życia, a być może epizod życia. Ale czym jest życie, jak nie tymi wszystkimi epizodami, które mamy w sercu, wspominamy i mówimy, Boże Święty, zajebiście, przeżyłem to, zrobiłem to, a nie zastanawiałem się, kurde, a może mogłem coś zrobić, ale nie zrobiłem, a dobra, to już jestem za stary, za stara. Czy to jest jej decyzja? Zajebiście, ja wszystkim, kurde, kibicuję. Szkoda, że ją tak od razu wkatrupili, bo myślałam, że pociągnie jeszcze te dwa odcinki, a tu bęk, no i jeszcze tak powiem szczerze, że dalej liczyłam, że ona wstanie z tej ziemi. Ja bym wstała. Ja bym się tak na to nie poddała. Czyli nie wykluczasz takich opcji. Jeżeli by się nadarzyły, to czemu nie? Jeżeli tylko czas i propozycja na to pozwoli, to do odważny świat należy. To ostatnie pytanie. Pojawiło się tutaj w komentarzach. Czy chciałabyś mieć jeszcze dzieci z Łukaszem? Bo masz... Mamy już dwie córeczki. Mamy dwie córeczki francuskie. Piękne są. Tak, najlepsze na świecie. Ja bym chciała jeszcze nawet kilka, no ale się nie da. No wiadomo, nasz styl życia niestety nie pozwala na więcej. Chociaż ja na stare lata to będę drugą wioletną bilans. Ja będę mieć kurde schronisko w domu. Ja o tym wiem. Byle bym tak nie skończyła, Boże, zachowaj, ale
Współpracuję ze schroniskami, pomagam jak mogę. Kocham nad życie te wszystkie futrzaki i to są jedyne dzieci, które chciałabym mieć. Ja mam syna dorosłego. Myślę, że jak się postara, to nawet i babcia mnie zrobi niedługo, chociaż oby nie, no bo gdzie taka babcia, kto mnie taki, Jezus Maria, ja to jak tego wnuczka czy wnuczkę wezmę, to to przecież będzie jeden wielki odpał, no ale babka Perecka, no co, no. Kto by nie chciał takiej babki? Także ja prędzej się już na wnuczka szykuję niż na dziecko. Nie, nie chcemy dzieci, absolutnie. Myślę, że to jest nasze 5 minut w życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Najpierw chcemy wziąć ślub, chcemy się rozwijać, mamy bardzo dużo projektów, Łukasz ma swoje, on swoje, chcemy to wszystko zacząć wprowadzać w życie, realizować, mamy plan budować dom, ja bym chciała też tam kilka piesków, więc najpierw zajmijmy się tym, co gdzieś tam lata temu nam uciekło i zacznijmy żyć dla siebie, a później dla wnuków już może. A chcecie budować dom gdzieś tam w swoich terenach, gdzie teraz jesteście? Czyli w okolicach Krakowa? Tak, naszym marzeniem jest wybudowanie domu naszych marzeń. Takim od podstaw, taki jak gdzieś tam mam w głowie. Ja już nie ukrywam, że mam prawie gotowy projekt całego tego domu. No i to jest taki nasz cel, bo tak jak mówię, jedynym moim marzeniem to jest... Znaczy generalnie mam dwa rodzaje takich tekstów. Jest marzenie i jest cel. Ja nie mam marzeń, mam cele, które gdzieś tam realizuję. Natomiast moim marzeniem, bo marzenia są cięższe do realizacji niż cele, to jest właśnie znalezienie złodziei. I tak, planujemy się budować, szukamy działki. My chcielibyśmy w końcu zasadzić drzewo. Jak to tam dalej szło? Syna mamy, jednego, drugiego. Drzewo trzeba zasadzić, dom wybudować. Zajebiście. Jesteśmy przede wszystkim szczęśliwymi ludźmi. Ja to chyba najważniejsze. To jest też mi się zdaje najważniejsze i chyba teraz to też tak doceniamy w tym takim czasie, który nas teraz dopadł już od dłuższego czasu. Nazwijmy go chorym czasem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę, za to, że byłaś tutaj z nami. Ja widziałam, że było miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ani nie spodziewałam się, że będzie sympatycznie. Tylko ja jak zwykle nie dopuściłam Cię do słowa, bo ja jak kurde, klekotka, cały czas nawijam. Ja po prostu wieczorem kładę się do łóżka i wiecznie mi gardło boli, wiecznie wpierniczam te wszystkie tabletki na gardło i zastanawiam się, Boże, co ja mam z gardłem, a Łukasz zawsze na mnie się patrzy, weź kurwa mnie i gada. No. Myślę, że odkryli, że tutaj odkryliśmy twoje nowe pasje i twoje właśnie nieznane nam oblicze poza tym, które pokazujesz w programie. Życzę ci tego, Sylwia, żeby ten dom powstał, żeby ten ślub się w końcu udał i żebyś dalej była tak pozytywnie zakręcona, jak jesteś. I vice versa. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i pewnie jeszcze do zobaczenia, bo nie wydaje mi się, żeby to był pierwszy i ostatni raz. Mam nadzieję też. Dzięki Ci serdeczne i do zobaczenia. Trzymaj się, hej. Moi drodzy, to była Sylwia Peretti z Królowych Życia. Cały nasz live jest oczywiście zapisany tutaj w postach na Instagramie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia na kolejnym live'ie na portalu przeambitnie.pl.